Cześć, ekipa Sztolni Kowary. Pozdrawiam serdecznie z sali kolumnowej. Pięknej sali kolumnowej, wykutej rękoma górników. Jest to sztolnia kolumnowa w Udawach Janowickich. Czym ona właściwie była? Co tu wydobywano? To my właściwie za bardzo nie wiemy. Nie ma za bardzo danych odnośnie tego obiektu. Były to zapewne jakieś rudy polimetaliczne. Natomiast to, co jest najpiękniejsze, to widzicie właśnie w tym oto momencie. Zobaczcie. Użyto tutaj jako wspomników po prostu skały. Najzwyczajniej w świecie kolumny skalne pozostawiono, aby podtrzymywały cały ten strop. Właściwie jest tylko jeden element taki sztucznie wprowadzony gdzieś w tamtą stronę. Później sobie pójdziemy. Znajdziemy sobie wspomnik drewniany, ale dosłownie pojedynczą sztukę. Natomiast cała ta reszta, tak jak widzicie, to jest skała. Tutaj jeszcze obiecałem, że twarze się pojawią na filmiku. Jest towarzysz Wołodia. To ja! Kowary, jak to było? R1? Historia i... Powiedz, jak ten fanpage mi się nazywa. Jaki mój pan? Boże, światło weź wyłącz. A wyłączę ci światło, dobrze. No. Proszę cię bardzo, jestem no. I ja. No to teraz ty, o! To Łun! Jestem. To je Łun! Tak, to je Łun, domina to podróżnik. Ja jestem nie Łun, a on jest Łun. No i sobie. Dobra, tak resztę będziemy montować. Mamy tam Dominika, który bobruje w wodzie po pas, szuka srebra, złota i innych drogocennych kamieni. Uran. Jaki uran? Uran to masz w głowie. Tak. Wyleź za tej kolumny, bo cię chłopie nagrywam. No. Proszę bardzo. Jestem ja. Ja i Łun! Ja i Łun! Tylko znowu ze światłem nic nie widać. Ta-dam. Aha. No. Jestem ja. No. To je Łun. We'll be right back.